Cześć moi drodzy, przychodzę dzisiaj do Was z halloweenowym filmem i bez względu na wszystko, czy to święto obchodzicie, czy jesteście zwolennikami, czy przeciwnikami, to chcę, abyście odebrali ten film jako propozycję na spędzenie fajnego halloweenowego, ale też może po prostu weekendowego wieczoru i przedstawię Wam moje ulubione propozycje filmów właśnie w tym czasie. Ja też mam to do siebie, że kiedy zbliża się Halloween, chętniej sięgam po różnego typu czarny humor i takie trochę strachy na lachy z przymrużeniem oka. Ja nie lubię horrorów, ale myślę, że te propozycje, które Wam dzisiaj przedstawię, albo znacie, a jeżeli jeszcze nie znacie, choć myślę, że w większości z pewnością tak, to może akurat odpalicie sobie właśnie w taki halloweenowy wieczór, lecimy. Jak już wspomniałam, horrorów nie lubię, ale lubię czarny humor z przymrużeniem oka. I nie mogłoby tutaj zabraknąć twórcy Tima Burtona, który jest chyba jednym z wiodących prym ekocentryków, jeżeli chodzi o Hollywood, bo wszystkie swoje lęki, fantazje i wyobrażenia przenosi na ekran i to jest niesamowite. Fajnie jest włączyć sobie w taki halloweenowy wieczór jego propozycje i tutaj lecę z moją pierwszą propozycją: Sok z Żuka. Sok z Żuka, czyli popularnie zwany Beetlejuice. Jest to oczywiście Tima Burtona film, który pewnie w większości znacie, ale jeżeli jeszcze istnieje taka osoba, która tego filmu nie oglądała, to myślę, że sam halloweenowy wieczór albo sobotni przysłowiowy wieczór to jest idealny moment na to, żeby odpalić sobie właśnie ten film. Nie chcę Wam tych filmów spoilerować, mniej więcej powiem Wam, o czym one są. Tutaj mamy historię małżeństwa, które już jest na innym świecie i są to duchy, które pozostały w swoim domu, do którego wprowadzają się inni ludzie. I tutaj zaczynają się wszystkie perypetie, tak naprawdę tutaj zaczyna się cała nasza historia, dlatego że duchy, które zamieszkały w tym domu, ponieważ był to ich poprzedni dom, są w stanie zrobić wszystko, żeby obecną parę, która się do tego domu wprowadziła już wtedy, wypędzić. I tutaj się zaczyna cała akcja. Film naprawdę jest świetny. Jest to stary, dobry klasyk, więc myślę, że to jest akurat pozycja the best. Skoro pozostajemy przy temacie Tima Burtona, nie mogłoby zabraknąć tutaj Edwarda Nożycorękiego. Któż go nie pamięta? Ja pamiętam jeszcze, jak ten film leciał, jak byłam mała, on często leciał w niedzielę, nie wiedzieć czemu. I pamiętam, że ja się go trochę bałam, ale Edward był taką bardzo pozytywną i delikatną postacią. Mimo tego, że wyglądał dość przerażająco jako dziecko, pamiętam te jego ręce. W każdym razie film opowiada o właścicielu ogromnego zamczyska, który przywołuje do życia cyborga Edwarda. I Edward jest tutaj naszą główną postacią, jest również tam wątek miłosny, więc te strachy z przymrużeniem oka i czarny humor jest jak najbardziej na miejscu. Jest, wydaje mi się, to film i taka pozycja, którą naprawdę warto zobaczyć. Też Burton ma to do siebie, że on trochę uwodzi tego widza, więc to jest tym bardziej fajne, zatem to była moja druga propozycja. Hokus Pokus, moja trzecia pozycja z 1993 roku, jakże się złożyło. Tutaj gra m.in. Sarah Jessica Parker, zatem dla wszystkich miłośników seksu w Wielkim Mieście polecam serdecznie, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć właśnie tego filmu. Jest to mocny klasyk, a mimo wszystko jeszcze spotkałam się z sporą ilością osób, które o tym filmie nie słyszały. Może byliśmy jeszcze za młodzi. Ja miałam wtedy, jak ten film powstał, miałam 4 lata, także mógł mnie ominąć, ale mimo wszystko go widziałam. W każdym razie opowiada historię o trzech sióstr, które zostały 300 lat wcześniej powieszone, jak to czarownice, i podczas nocy halloweenowej zostają przywrócone do życia. Tutaj zaczyna się cała historia. Jeżeli nie mieliście okazji jeszcze go obejrzeć, musicie. Jest to pozycja po prostu must have do odhaczenia. Ten film nie miałby prawa bytu bez rodziny Adamsów, czyli bez rodziny sadystów,
masochistów, szaleńców, którzy mieszkali na bagnach w wielkim, opuszczonym dworze. I pamiętam jeszcze jako dziecko, zawsze chciałam się z nim choć na chwilę znaleźć w takim okresie halloweenowym. Morticia, która była tak elektryzującą postacią. Coś pięknego. Ja myślę, że każdy z nas doskonale zna rodzinę Adamsów. Jest to też bardzo często odtwarzana rodzina jako postacie halloweenowe. Często się za nich też przebieramy. I mnie najbardziej ciekawiło to, sam fakt, że w tym ich dworze było pełno różnych przejść, pułapek, różnych kombinacji. Naciskaliśmy ścianę, która automatycznie się przekręcała. Coś pięknego. Coś pięknego. Ja mogłabym 1500 razy oglądać Rodzinę Adamsów i zawsze będę tak samo się cieszyła niczym małe dziecko. Zatem Rodzina Adamsów, Halloween to jest po prostu, musi być grane. Ze śmiercią jej do twarzy, czyli Meryl Streep, Goldie Hawn i Bruce Willis. Któż nie pamięta tego filmu? Myślę, że wszyscy go znają. Jest to taki konkretny film z przymrużeniem oka, ale jest momentami straszny. Opowiada o niegdyś jeszcze swoich dwóch przyjaciółkach, które rywalizują o względy jednego mężczyzny. Cała akcja rozpoczyna się wtedy, kiedy nasze dwie główne postacie, czyli przyjaciółki, udają się do znachorki, która sprzedaje im eliksir na wieczną młodość. I z tym tytułem i z tym filmem Was zostawiam na tą właśnie halloweenową noc. Kończąc listę, wracam do filmu Bartona. Są to Mroczne cienie, on jest z 2012 roku. Zatem stosunkowo, w porównaniu do tych moich poprzednich propozycji, stosunkowo nowy, świeży film. Gra w nim Johnny Depp i powiem Wam, że jest to historia Barnabasa, który wstaje po 200 latach z grobu, czyli Drakuli. I kompletnie nie rozumie dzisiejszego świata. Ten film jest tak szalony i myślę, że kolejny raz Barton przeniósł swoje wszystkie fantazje i coś kompletnie nierzeczywistego zderzył z rzeczywistością. Naprawdę film jest momentami prześmiewczy, ale momentami również pełen takiego dreszczyku. Myślę, że on jest takim dreszczowcem. Tak, nazwałabym go dreszczowcem. Jest dreszczowcem, ale myślę, że jest naprawdę godny obejrzenia. Jest też śmieszny przede wszystkim, jest dużo fajnego humoru. A moją zupełnie spontaniczną, nieplanowaną pozycją będzie Hotel Transylwania. Uwielbiam animację, nie wiem, czy lubicie takie bajki. Ja bardzo lubię i to myślę, że nawet będzie fajna propozycja na wieczór, który chciałybyśmy sobie spędzić z młodszymi domownikami albo z dziećmi. Jest to historia stworków, potworków, taty Drakuli i jego córeczki, którą wychowuje razem ze swoją szaloną familią potworów. Dużo fajnych rzeczy dzieje się po drodze, dużo fajnych zwrotów akcji i perypetii. Myślę, że warto zobaczyć Hotel Transylwania i jedynkę i dwójkę, bo jeden i drugi mi się podobał. Mam nadzieję, że moje halloweenowe propozycje Wam się spodobały i że widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa!